Milcze, głupi chłopie, chamie skończone, powiedziała Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania warszawskiego, do Roberta Bąkiewicza, który wczoraj zorganizował kontrmanifestację do manifestacji Donalda Tuska Zostajemy w Unii. Co wydarzyło się wczoraj na Placu Zamkowym w Warszawie? Czy Polska rzeczywiście może wyjść z Unii Europejskiej? Komu służy ten konflikt? Oto zapytam dziś przedstawicieli PiS-u, Platformy Obywatelskiej i Konfederacji. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest poniedziałek, 11 dzień października. Witajcie w nowym tygodniu w telewizji Idź Pod Prąd. Zachęcam Was już teraz do dyskusji w mediach społecznościowych, do Waszych głosów. Przejdziemy w drugiej części programu, a ja witam serdecznie naszych gości. Jest z nami Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS i doktor nauk prawnych. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jest z nami również Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Witam również. Nie wiem, czy się dobrze słyszymy, ale chciałam również przywitać posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Głogowskiego. Witam również. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Z nami w studio na miejscu w Lublinie pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie Państwa, no i dzisiaj już szeroko zgromadzonych gości. A to jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Zanim przejdziemy do dyskusji na temat wczorajszych wydarzeń w Warszawie i nie tylko w Warszawie, reportaż Cezarego Kłosowicza. Wracamy za kilka minut. Wczoraj w ponad 100 miastach w Polsce odbyły się manifestacje poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Zgromadzenia pod hasłem Zostajemy zwołał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w reakcji na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mówiące o niezgodności niektórych punktów traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją. Największa manifestacja odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. W pobliżu kontrmanifestację zorganizowali narodowcy pod wodzą Roberta Bąkiewicza. Kontrmanifestacja zagłuszała przemówienia na Placu Zamkowym, na co zareagowała ostro uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Mam jest skończony! Po manifestacji część uczestników zachęcona przez Martę Lempart, liderkę strajku kobiet, przeszła w okolice siedziby PiS na Nowogrodzkiej. Lempart wczoraj przekazała, że policja używała gazu i zatrzymała m.in. Franka Brodę, siostrzeńca premiera Morawieckiego. Rzecznik stołecznej policji relacjonował dziś, że do zakończenia zgromadzeń przy Placu Zamkowym było bezpiecznie. Jedynym poważnym zdarzeniem była interwencja wobec Katarzyny A., zwanej babcią Kasią, która miała atakować uczestniczkę zgromadzenia, uderzając ją drzewcem flagi, a potem atakować policjantów. Jak mówił rzecznik, niestety następne wydarzenia, które miały miejsce, to jest przejście ulicami Warszawy, to jest kolejna kandydatka na Warszawiankę roku, czyli pani Marta Lempart, która wyprowadziła osoby na trasę, gdzie wystarczyło dane zgromadzenie wskazać. Zabezpieczylibyśmy całą trasę przemarszu, nie byłoby niebezpiecznych sytuacji, m.in. na Placu Bankowym, gdzie kierujący byli zdezorientowani, kiedy grupa osób wbiegła na Plac Bankowy. Marta Lempart mówiła wczoraj w Wirtualnej Polsce. Musimy być nieprzewidywalni, musimy im dokuczać, musimy to robić tak, żeby nie znali dnia ani godziny. Myślę, że skupiali się na tym, że będzie demonstracja na Placu Zamkowym i nie przyszło im do głowy, że ludzie przejdą przez Warszawę tak jak chcą i przejdą tam gdzie chcą. Rzecznik podał, że przez cały dzień wylegitymowano 71 osób, zatrzymano 9. Rzecznik policji odniósł się też do zatrzymania siostrzeńca premiera. Franek Broda twierdził, że policjant stanął mu na plecach i kopnął go w głowę. Nadkomisarz Sterczewski wyjaśniał: jeżeli mamy do czynienia z osobą, która używa racy, a policjanci podejmują interwencje i są atakowani przez tłum, może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Obejrzałem kilka nagrań z czynnościami dotyczącymi pana Brody i nie widziałem momentu, by był kopany. Policjanci używali kajdanek, doszło do zatrzymania. Nie mam informacji, że miało dojść do pobicia. Jak widzimy, emocji nie brakowało. Wczoraj w Warszawie Robert Bąkiewicz w rozmowie z Interią odpowiedział pani Wandzie: chętnie spotkam się z panią Wandą. Ta pani, przepraszam, że o tym mówię, być może nie do końca
Rozumiem rzeczywistość, powiedział szef Marszu Niepodległości. Najpierw pytanie do posła Dobromira Sośnierza. Jak pan skomentuje te słowa Roberta Bąkiewicza? Panu, zdaje się, jest bliżej do Marszu Niepodległości niż do Platformy Obywatelskiej. Niż do Marszu Podległości, jaki tam się wczoraj odbył. Nie popieram oczywiście takiego przekrzykiwania się i zagłuszania nawzajem swoich zgromadzeń, ale z drugiej strony oczywiście taka odpowiedź jest chyba taka odpowiedź ze strony szacownej, wydawałoby się, pani kombatantki, jest chyba efektem wpływu pani Marty Lempart, którą tam zaproszono również na to zgromadzenie, co jest już, nie wiem, co jest większym wstydem, to, że właśnie protestujemy przeciwko temu, że Trybunał powiedział, że nasze prawo jest ważniejsze niż cudze prawo, czy większym wstydem jest zapraszanie takiego chama i prostaka, jakim jest pani Marta Lempart, a nie powinny się takiej osobie ręki podawać za to chamstwo, które ona rozpowszechniała na ulicach, a tymczasem robi się z niej tutaj kolejną gwiazdę warszawiankę roku i wpuszcza na salony. No to jest oburzające zupełnie. Pomijając te spory polityczne, mamy tu jednak wypowiedź Roberta Bąkiewicza, który chce być ikoną tego ruchu narodowego czy patriotycznego, i on w takich słowach zwraca się do żołnierza Armii Krajowej, do uczestniczki Powstania Warszawskiego. Czy pana to nie oburza? Ale on co on takiego powiedział? On powiedział, że ona chyba nie ogarnia. No i to jest chyba prawda, bo zdaje się, że nie ogarnia, skoro występuje w takich okolicznościach na właśnie marszu, który sprzeciwia się niczemu innemu, jak tylko prymatowi prawa polskiego. No to jak walczyła z Niemcami, a teraz wywiesza białą flagę i tym Niemcom chce poddać Polskę w podległość, no to chyba rzeczywiście przestała kontaktować. I tak się czasem zdarza, zwłaszcza starszym ludziom. No nie należy tam wykorzystywać czyjej słabości, czyjej starości i wypychać takich ludzi do pierwszych szeregów. A poza tym no, jej odpowiedź również była chamska po prostu, no, na wykrzykiwanie takich rzeczy w stosunku do przeciwników politycznych. No, tam no, chwały nie przynosi, umówmy się, więc no, raczej Robert Bąkiewicz odpowiedział stosunkowo grzecznie, no, że chciałby się spotkać i jej coś wyjaśnić. Być może pani, gdyby ją wyprowadzić z błędów, które wprowadzono ją, którą zapewne opowiadając chociażby takie bzdury, jak to, że Polska wychodzi z Unii Europejskiej. Ja bym chciał, żeby wychodziła oczywiście, no ale jest to absolutna bzdura w tej sytuacji, opowiadanie takich pytanie rzeczy. Pytanie do posła PiS, do doktora Bartłomieja Wróblewskiego. Jak pan odniesie się do tego konfliktu, o którym dzisiaj głośno w Polsce, na linii Robert Bąkiewicz i uczestniczka Powstania Warszawskiego, do tej ostrej wymiany zdań? Kto ma rację? Tak, do każdego człowieka należy odnosić się z szacunkiem, w szczególności do osób starszych. To jest rzeczywista. Natomiast ja się zgadzam z moim przedmówcą, że troszkę mamy tutaj groszkę pustą, bo dopóki dyskutujemy na temat kwestii prawnych, czy polska konstytucja jest ważniejsza, czy prawo unijne, to jest dyskusja merytoryczna, natomiast jakaś czwartorzędna wymiana zdań zupełnie nie ma żadnego znaczenia. To jest przenoszenie dyskusji z rzeczy ważnych na rzeczy zupełnie marginalne. To po pierwsze. Po drugie, wykorzystywanie no już bardzo wiekowych osób, zresztą po różnych stronach barykady, do tego, żeby wieść współczesne spory, moim zdaniem nie ma specjalnie sensu. No bo to, że ktoś we właściwy albo niewłaściwy sposób zachował się 40 lat temu, 60 lat temu czy 80 lat temu, w żaden sposób nie zmienia tego, czy dzisiaj w sporze konkretnym, czy konstytucja jest ważniejsza, czy prawo unijne, nic nie zmienia. No to nie zasługi z przeszłości decydują o tym, czy ktoś dzisiaj ma rację. I trzecia rzecz, no to mamy sytuację taką, czy Polska jest i chce być krajem suwerennym, czy Polska jest krajem podległym. Czy staliśmy się w Europie federacją? I to, że płyną liczne głosy z Europy, które wspierają ogólnie, kierunkowo, nie mówię teraz o szczegółach, stanowisko Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, pokazuje, że w każdym kraju w Europie, także wśród prawników, jest niemała grupa ludzi, a czasami wręcz większość, która mówi, że cały czas jesteśmy związkiem państw,
że nie może być mowy o jakiejś absolutnej supremacji prawa europejskiego. Trzeba też pamiętać, a w takim radiu jak państwa to należy powiedzieć z całą mocą, że gdybyśmy przyjęli tą narrację, która płynie z Brukseli, to tak naprawdę chrześcijańska tradycja nie ma już dzisiaj żadnego znaczenia. Prawo do zabijania dzieci jest prawem człowieka. Polska jest tylko jedną z prowincji europejskich. No tak nie jest. Jesteśmy związkiem suwerennych państw i dopóki społeczeństwo europejskie, także społeczeństwo polskie, nie powie jednoznacznie tak, że chcemy likwidacji państwa polskiego, to konstytucja musi zachować swój prymat i w sytuacjach nierozwiązywalnych sporów to do polskiej konstytucji, polskiego Trybunału Konstytucyjnego musi należeć ostatnie słowo. Nie zmienia to faktu, że uważam, że trzeba szukać kompromisu, porozumienia, że sprawy drugo- i trzeciorzędne jesteśmy w stanie właśnie w taki koncyliacyjny sposób rozwiązywać i powinniśmy to robić. Natomiast jeśli chodzi o pryncypia, sprawa powinna być jasna. W Polsce najwyższym prawem jest i pozostaje konstytucja. Dopóki konstytucja nie zostanie zmieniona, dopóki społeczeństwo europejskie nie zrzekną się suwerenności, nie ma mowy o tym, aby instytucje europejskie w każdym sporze prawnym miały ostatnie słowo. Panie pośle, wejdę w słowo. Wiem, że jesteśmy dzisiaj ograniczeni czasowo, ale wczoraj z opozycji padły takie głosy, że PiS chce, żeby dla Polski wrogiem była Unia Europejska, wrogiem były Stany Zjednoczone, ale jakoś na wojnę z Rosją nie idzie. Dlaczego według pana tak się dzieje? To są bardzo nieuczciwe i takie manipulujące słowa. Pamiętamy, że to Prawo i Sprawiedliwość ostrzegało przed Władimirem Putinem, Lech Kaczyński ostrzegał w Gruzji, na Ukrainie. Platforma Obywatelska uważała, że trzeba się z Rosją porozumieć. Znane są zdjęcia Donalda Tuska z Władimirem Putinem w kilku różnych spotkań. I jest to absolutne zwracanie kota ogonem. Ale tak w relacjach jak z Ameryką, jak i w relacjach z Unią Europejską, no musimy bronić naszych interesów i naszego punktu widzenia. Nie powinniśmy stawiać się w sytuacji klientelistycznej, udawać, że zawsze to z zagranicy to lepsze, że zawsze zagranica ma rację. Należy słuchać, rozmawiać, szukać partnerskich relacji, ale właśnie relacji, które są oparte na pewnej równowadze stron. Na tym, że chcemy wspólnie kształtować politykę bezpieczeństwa w ramach NATO, że chcemy wspólnie kształtować politykę gospodarczą w ramach Unii Europejskiej. Natomiast to w żaden sposób nie może oznaczać, że de facto rezygnujemy ze swojej suwerenności i sprawa do tego, żeby wyrażać nasze poglądy. Weźmy sprawę Nord Stream. To panie Polska pośle, miała rację. Halo. Panie pośle, pozwolę sobie przerwać, bo tu oczywiście w tych sprawach pryncypialnych, jeśli chodzi o suwerenność, Unię Europejską, na pewno byśmy znaleźli wiele pól zgody i tu no, tak sam pan doktor też to na wstępie podkreślił, ale ja bym się nie zgodził z tym, co raczył pan powiedzieć o tym, że ten konflikt pomiędzy sanitariuszką Powstania Warszawskiego i tu młodym, powiedzmy no takim już troszkę podstarzałym, ale jednak młodym przedstawicielem Ruchu Narodowego, że to jest trzeciorzędna sprawa, bo myślę, że oprócz spraw prawnych, którymi się pan zajmuje, czy politycznych, są też sprawy symboliczne i ja na tej warstwie oceniam to, co się stało wczoraj w Warszawie i to mnie bardzo, bardzo niepokoi, boli czy smuci, bo tu nie tylko pan Bąkiewicz, którego no tam powiedzmy kultura może być kwestionowana, mówi, że tu starsza pani jest, no, mówiąc, no głupia, czy teraz tu poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz powiedział, że nie ogarnia, ale z pana środowiska profesor Krasnodębski powtórzył to dzisiaj na Twitterze. Krzysztof Wyszkowski powiedział no wręcz skandaliczne słowa, że ta sanitariuszka stanęła po stronie katów Warszawy. No to ja się dziwię, znaczy nie wierzę, że panu o człowiekowi o tak wysokiej kulturze osobistej to nie przeszkadza, że to nie
woła o pomstę do nieba. To, co się dzieje, jeśli chodzi o poziom debaty politycznej dzisiaj w Polsce. To znaczy, ja pierwsze moje słowa powtórzę, że każdemu człowiekowi, także naszemu przeciwnikowi politycznemu, należy się szacunek i należy traktować go z godnością. I w tym kontekście nie podobają mi się takie słowa, które są jakąś absolutną przesadą, są niewłaściwe. Krzysztof Wyszkowski zresztą przeprosił za swoje słowa dzisiaj na Twitterze. I takie słowa padać oczywiście nie powinny. Natomiast realnie rzecz biorąc, przenoszenie dyskusji z rzeczy takich kluczowych dla przyszłości Polski, dla pozycji Polski w Europie, do kwestii jednak wymiany zdań, poglądów nieeleganckiej, to nie jest, mi się wydaje, nie ma sensu. No jeżeli weźmiemy, możemy przecież godzinami czy tygodniami omawiać wszystkie obelżywe słowa, które wypowiedziała pani Marta Lempart, ale czy w tym kontekście, kiedy dyskutujemy o prymacie prawa polskiej konstytucji nad prawem unijnym, rzeczywiście powinniśmy skupiać się na tym, kim jest pani Marta Lempart? Uważam, że nie, i w żaden sposób to, że się w mojej wypowiedzi nie skupiłem na dyskusjach między poszczególnymi osobami, tylko jakby szukam tych, idę w tym kierunku tego, co jest najbardziej istotne, nie stanowi ani usprawiedliwienia pani Lempart, ani nie stanowi jakiegoś zbagatelizowania nieeleganckiej sytuacji, która wczoraj miała miejsce, i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Panie pośle, jeszcze tu nie jest sprawa tylko jakiejś wymiany zdań pomiędzy dwiema osobami. Pan Bąkiewicz został, można powiedzieć, naznaczony przez waszą formację do tej roli. To wyście dali mu pieniądze na nagłośnienie, na funkcjonowanie tej straży i tak dalej. Ja pamiętam, kiedy stałem razem z PiS-em na różnych manifestacjach przez wiele lat i takie rzeczy robili palikociarze. Partia Palikota zagłuszała nam chamsko manifestacje. Teraz wy, partia rzekomo konserwatywna, robicie to samo i to przeciwko sanitariuszce z Powstania Warszawskiego. Czy panu nie wstyd? Tak, ale moim zdaniem tu jest też niewłaściwe postawienie tej sprawy. No pan Bąkiewicz to jest pan Bąkiewicz. Ja ani nie słyszałem, nie znam szczegółów wymiany wczorajszej, znam tylko takie zupełnie skrótowe wycinki. Nie jest on także, o ile mi wiadomo, członkiem Prawa i Sprawiedliwości. To, że różne stowarzyszenia korzystają ze wsparcia, no musi tak być. No tak samo różne kościoły, różne związki wyznaniowe korzystają ze wsparcia. To nie oznacza, że w związku z tym, że kościół ewangelicki czy kościół prawosławny na przykład korzysta ze wsparcia publicznego w takim czy innym wymiarze, nie może oznaczać, że on nie ma prawa wyrażać swoich poglądów. Panie pośle, nawet wejdę w słowo. Komuś się one nie podobają. Więc ja, tak jak powiedziałem, ja w żaden sposób nie identyfikuję się z tym, w jaki sposób wczoraj strony wymieniały się argumentami. Nie należę do tych osób i nie uważam, że Prawo i Sprawiedliwość za kogokolwiek z tych, za którąkolwiek z tych stron odpowiada. W dyskusji powinien dominować szacunek, nawet wtedy, jeśli się nie zgadzamy z sobą. I z tym szacunkiem się zgadzamy. Dziękujemy za udział w dyskusji. Był z nami poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia. Dziękujemy wzajemnie. Również ja tylko przypomnę, że jest z nami przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, poseł Tomasz Głogowski. Dziękujemy za cierpliwość, za wysłuchanie wymiany zdań z posłem PiS. Panie pośle, mam takie pytanie generalne do tych wczorajszych protestów. Czy te protesty w ogóle dzisiaj komuś do czegoś są potrzebne? Czy to nie jest takie sztuczne bicie piany? No myślę, że potrzebne są wielowątkowo. Potrzebne są Polakom, proeuropejskim Polakom, patriotom polskim, bo Polska i Unia Europejska się nie wyklucza, a już się uzupełnia. W mojej opinii członkostwo w Unii Europejskiej i jej aktywny udział w pracach struktur Unii Europejskiej jest najważniejszym teraz priorytetem dla Polski, gwarantem dobrej przyszłości Polski. To nie jest podległość, jak mówił pan Dobromir Sośnierz, to jest decyzja suwerenna, decyzja narodu.
Polacy w referendum wypowiedzieli się na ten temat, a w województwie śląskim, w którym obecnie z panem Sośnierzem mieszkamy, to było 85% ludzi, którzy opowiedzieli się za Unią Europejską. Więc te wczorajsze manifestacje były potrzebne nam, żeby pokazać, że nie ma konfliktu między byciem patriotą Polski a byciem Europejczykiem. Że nie ma także konfliktu między konstytucją a prawem europejskim, bo oczywistą sprawą jest, że konstytucja jest najważniejszym prawem w Polsce, ale no właśnie na bazie tej konstytucji Polacy, naród, a nie politycy, zdecydowali się zgodnie z artykułem 90 punktem pierwszym przekazać część kompetencji Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy być w jakiejś organizacji, czy to jest Unia Europejska, czy to jest NATO, czy to jest ONZ, to nie możemy mówić, że jesteśmy w tej organizacji, ale nie przestrzegamy jej praw. A drugie, odpowiadając na pytanie, komu jeszcze potrzebne, no było też potrzebne opozycji. Też pokazało, kto jest liderem opozycji. Pokazało, że tym liderem jest Donald Tusk. I mam nadzieję, że wszyscy są mile widziani w walce o dobrą proeuropejską Polskę. I nie będzie już takich dziwnych sytuacji, że ktoś tam się zastanawia, czy przyjść na ten protest, bo się dowiedział z telefonu, a nie wiem, jak się miał dowiedzieć przez posłańca, się miał dowiedzieć, że jest taka, jest taki protest. Więc myślę, że to taka odpowiedź na pani pytanie. Panie pośle, tu powiedział pan o tym przywództwie opozycji. To jak pan zinterpretuje nieobecność pana Hołowni na tej manifestacji obok Donalda Tuska? Głęboko wierzę, że kolejne zaproszenia Szymon Hołownia, którego od zawsze bardzo lubiłem i ceniłem, może troszeczkę w ostatnich miesiącach nie wszystko jego poczynania rozumiem, na kolejne zaproszenia odpowie i pojawi się razem z nami. Przed chwilą pan powiedział, że nie ma sprzeczności, nie ma konfliktu między polskim prawem a prawem Unii Europejskiej. Pytanie, co na ten temat sądzi poseł Dobromir Sośnierz? Pan był, przypomnijmy, kiedyś w Europarlamencie. Oczywiście taki konflikt raz jest, raz go nie ma. No w wielu sytuacjach się pojawia. No i właśnie jesteśmy świadkami różnych sporów dotyczących tego, czy w Polsce coś może być wprowadzone, czy nie może być wprowadzone. Zwracam uwagę, że ci, którzy utrzymują, że są demokratami, a jednocześnie twierdzą, że Polska powinna przyjmować dyrektywy z zewnątrz, no, popadają w sprzeczność, no bo demokrat polega na tym, że przyznajemy jakiemuś narodowi, prawda, jakiejś populacji prawo do ustanowienia praw na swoim terytorium w drodze głosowania. Jeśli natomiast my ustanawiamy sobie jedne prawa w drodze głosowania, wybierając tam przedstawicieli do Sejmu, a następnie dowiadujemy się, że nam nie wolno, to znaczy, że nie jesteśmy już krajem ani niepodległym, ani demokratycznym. To się absolutnie wyklucza. Jeśli chodzi o tą tutaj dyskusję w związku z rzekomym wyjściem z Unii, co ona przede wszystkim jest oparta na zupełnie, znaczy to jest typowe właśnie bicie piany wyłącznie ze względów politycznych, ponieważ dla PiS-u temat wychodzenia z Unii jest niewygodny, ponieważ ma trochę jeszcze zwolenników, trochę wyborców, którzy mają taki styl eurosceptyczne nastawienie i ciągle jeszcze nie dotarło do nich, że PiS taką partią eurosceptyczną nie jest, no to pod każdorazowe zmuszanie PiS-u do tego, żeby się w takich sprawach odpowiadał, jest dla nich po prostu kłopotliwe. No i to właściwie wyłącznie temu służy ta awantura. Merytorycznie nie ma to kompletnie żadnego sensu, bo my nie głosowaliśmy tutaj żadnego wychodzenia z Unii w tym momencie, tylko prymat prawa polskiego nad prawem unijnym, przynajmniej w takim i tak bardzo skromnym zakresie, znaczy konstytucji nad prawem unijnym, bo ustawy już nie mają takiego prymatu, w związku z tym tak skromne tutaj postulaty ze strony Trybunału Konstytucyjnego się spotkają się z oburzeniem, no to właśnie ja nie wiem, jak to rozumieć. Ludzie w Polsce nie protestują przed tym, że odbiera się im prawa obywatelskie w postaci tych różnych sanitarnych ograniczeń, a wychodzą na ulicę wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny przyznał, że to właśnie oni, ludzie, mają prawo wybrać sobie Sejm, który ma prawo zdecydować w drodze ustaw coś tam, co nie jest zgodne z tym, na co zgadzają się, przepraszam, dokończę, na co zgadzają się Niemcy i Francuzi, no to jest trochę smutne, to znaczy nie ma nadziei dla tego kraju, jeśli ci ludzie nie mają innych zmartwień.
Czy nie widzi pan tutaj pewnej pułapki dla waszego środowiska, że Prawo Sprawiedliwość, rozpoczynając to bicie piany, tu się z panem absolutnie zgadzam, że to merytorycznie to tam nie ma niczego jakiegoś istotnego w tych sporach, że to nie jest działanie, żeby praktycznie no, PiS przejęło wasz elektorat, taki właśnie trochę uniosceptyczny, taki może niezadowolony z liberalnych postulatów Brukseli? Czy nie uważacie, że to jest po prostu nastawione na wyeliminowanie waszego środowiska? Nie, to odwrotnie. Znaczy, to jest, ten temat jest podgrzewany właśnie przez opozycję, bo ten temat, jak powiedziałem, dla PiS-u jest niewygodny. PiS w tej sprawie nie opowie się przeciwko Unii. Jak w każdej takiej sytuacji zawsze ostatecznie opowiada się za członkostwem Unii i wchodzi w te licytacje, mniej lub bardziej chętnie wchodzi w te licytacje, kto bardziej Unię kocha. Dopiero co PiS przecież sprzedał kolejny kawałek naszej suwerenności i właśnie dowiaduje się, jakie są tego konsekwencje, bo właśnie Unia z pieniędzmi, co do których wcześniej już się tutaj sprzedali, za które wcześniej się już sprzedaliśmy. Pozwolę sobie przerwać. Więc dołączył do naszej dyskusji mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd. Dzień dobry. Domyślam się, że pan popiera wczorajsze protesty z inicjatywy Donalda Tuska w Warszawie. Pierwsze pytanie do pana. Co jest ważniejsze, prawo Unii Europejskiej czy polska konstytucja, polskie prawo? Właśnie cały widz na tym polega, że ten spór jest absolutnie sztucznie wygenerowany, ponieważ nie o to chodzi. Tutaj nie ma sporu, nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy standardami, które przewiduje polska konstytucja, a standardami, które przewiduje prawo unijne. Prawo do niezależnego, bezstronnego sądu wynika z polskiej konstytucji z artykułu 45 i z prawa unijnego, czyli z traktatu artykuł 19 i artykuł 47 Karty Praw Podstawowych. To jest prawo każdego obywatela, każdego do niezależnego sądu. Więc tutaj to, że polska konstytucja zgodnie z artykułem 90-91 stoi ponad prawem unijnym, to tutaj nie ma sporu. Natomiast to, co zrobił Trybunał Julii Przyłębskiej, to orzekł, że artykuł 2 i artykuł 4 i 19 traktatów unijnych są niezgodne z polską konstytucją. Proszę państwa, artykuł 2 to jest filar funkcjonowania Unii Europejskiej. On przewiduje prawo do godnego życia, do wolności słowa, do państwa prawa. Ten artykuł został zakwestionowany przez Trybunał Julii Przyłębskiej. Artykuł 4, który mówi o zasadzie lojalności, że polskie instytucje wraz z instytucjami unijnymi muszą działać na zasadach lojalności, czyli Polska ma wykonywać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. To jest ta zasada, którą zakwestionował Trybunał Julii Przyłębskiej. I to nie jest żadne bicie piany, tak jak tutaj słyszałem kilkukrotne określenie, dlatego że to jest batalia o podstawowe prawa człowieka i fundamenty funkcjonowania Unii Europejskiej. Jeśli chcemy pozostać jako kraj członkowski w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chcemy w ramach tejże Unii funkcjonować, to musimy te standardy i te kryteria wynikające z traktatów spełniać. Jednym z tych kryteriów, tak jak powiedziałem, jest prawo do niezależnych sądów. To prawo jest systematycznie od 6 lat w Polsce naruszane i łamane ustawami forsowanymi przez większość rządzącą. To oczywiście jest racja, że polskie sądownictwo nie jest niezależne, jest miotane różnymi wpływami politycznymi. Sam tu przecież mam proces i wiem, jak to wygląda, jak można za słowa człowieka skazywać w Polsce. Także tu absolutna zgoda, ale panie sędzio, czy nie uważa pan, że tu ten zarzut ze strony Platformy Obywatelskiej, że tu Prawo i Sprawiedliwość chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, jest, można powiedzieć, taki troszeczkę pod publiczkę, taki pobudzający, mający na celu pobudzenie emocji. Przecież Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze głosowało w 2003 roku za tym, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej i do dzisiaj no, mniej więcej konsekwentnie, powiedzmy, że jest takim troszeczkę bardziej sceptycznym od Platformy, ale jednak ciągle deklaruje, że tu absolutnie nie ma mowy o tym, żeby wychodzić z Unii Europejskiej. Czy nie uważa pan jednak, że ten spór jest troszeczkę pozorny, żeby generować kolejne spory między Polakami? Pierwsza
uwaga, ja jestem adwokatem, nie sędzią. A, przepraszam. A następna kwestia to ja się nie wypowiem za Platformę Obywatelską, natomiast wypowiem się za nas, za Społeczeństwo Obywatelskie, za Inicjatywę Wolne Sądy, którą reprezentuję. Nie ma najmniejszej przesady w tym, że wszelkie dążenia i działania ze strony obecnej większości rządzącej zmierzają ku wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście rządzący muszą brać pod uwagę i mają świadomość tego, że 80% polskiego społeczeństwa jest prounijne i chce pozostania w Unii Europejskiej, co zresztą pokazały wczorajsze demonstracje dosyć wyraźnie, jednoznacznie. Większość, ogromna większość polskiego społeczeństwa jest prounijna, ma świadomość tej ogromnej zdobyczy cywilizacyjnej, jaką było wstąpienie do Unii Europejskiej. Natomiast działania, ja odniosę się tylko do tej sfery niezależności sądownictwa, no bo to się dzieje. To przez ostatnie 6 lat się wydarzyło i się nadal dzieje. Rządzący kwestionują zasady i filary prawa unijnego. To zostało potwierdzone we wszystkich dotychczasowych orzeczeniach europejskich trybunałów. I nie tylko Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, ale też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To jest 12-0. 12 orzeczeń, które mówią wprost i jednoznacznie. Polskie władze w ciągu ostatnich 6 lat poprzez tę tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego, a kończąc na Sądzie Najwyższym, wszystkie te zmiany są niezgodne ze standardami, z kryteriami europejskimi. Więc jeśli chcemy pozostać w strukturach unijnych, no to musimy szanować te standardy. No, innym wyjściem, alternatywą w stosunku do tego jest opuszczenie Unii Europejskiej i ja mam zdecydowanie wrażenie, że polscy rządzący chcieliby tę Unię Europejską opuścić. A dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska i jej instytucje w ciągu ostatnich lat są jedyną kontrolą, realną kontrolą poczynania władz. Tutaj na terenie kraju w zasadzie wszystkie władze zostały ulokowane, podporządkowane jednemu. Premier Mateusz Morawiecki, komentując wczorajsze manifestacje, powiedział, że Polexit jest fake newsem i przeciął spekulacje. Pytanie do posła Platformy Obywatelskiej Tomasza zgodził. Głogowskiego. Donald Tusk użył takiego słowa pseudo-trybunał o Trybunale Konstytucyjnym. Czy to nie jest brak szacunku? Tomasz Głogowski. No na pewno nie. To o tym, jakie są nasze zastrzeżenia do tej instytucji Trybunału kierowanego przez panią Przyłębską. Wszyscy wiemy o tym, że w sposób niezgodny z konstytucją zostało powołanych kilku jej sędziów. Sobie zdajemy sprawę także wszyscy z tego, jak bardzo ta instytucja nie jest niezależna i nie mamy wątpliwości, że nie w tym, że Trybunale zapadła decyzja o tym orzeczeniu i o terminie jego opublikowania i opuszczeniu kolejnego sygnału takiego eurosceptycznego. Bo nawet ja się zgadzam z tym, o czym mówił pan mecenas przed chwilą, że wszystko wskazuje na to, że co najmniej Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza możliwości w jakiejś perspektywie, oczywiście nie jutro ani nie za miesiąc, wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ale nawet gdyby przyjąć ten tezę, że tak naprawdę nie chcą polexitu, tylko w ten sposób przykrywają różne inne rzeczy, że szukają kogoś, a Unia będzie tym kimś, na kogo będą zrzucać winę za podwyżki prądu od 1 stycznia. Zrzucają winę za swoją nieudolność z Turowem, gdzie przecież można było nową procedurę środowiskową zrobić, a nie przedłużać niezgodnie z przepisami, która istniała. No to po prostu szukają wytłumaczenia swoich błędów i tym winnym ma być Unia Europejska, ale nawet jeśli tak robią, nie chcą z polexitu, to mogą uruchamiać demony, nad którymi nie zapanują. Przecież Cameron także nie chciał wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I może się okazać, że te ochydzanie te z różnymi właśnie fejkami, które raczej PiS generuje dotyczącymi Unii Europejskiej, sprawi, że za kilka lat, a za kilka lat przecież Polska osiągnie na przykład poziom powyżej średniego w Unii Europejskiej. Polska oczywiście zacznie także przekazywać środki, które będą służyły krajom biedniejszym od nas, takim jak Bułgaria, czy może te kraje, które będą przyjęte do Unii Europejskiej, czy Macedonia. I to może spowodować rośnięcie nastrojów antyeuropejskich, więc protestować przeciwko temu trzeba i dobrze, że to wczoraj robiliśmy. Ja wczoraj w Tarnowskich Górach byłem, było 900 osób mniej więcej na rynku, protestowały przeciwko tym, co planuje rząd.
nawet jeżeli realnie ten polexit nie wchodzi w grę w najbliższych miesiącach, no to przecież te wszystkie antyeuropejskie, niemądre wypowiedzi mogą powodować, że wyjście z Polski z Unii Europejskiej, co byłoby z tej sytuacji geograficznej, gdzie my jesteśmy, mając za wschodem Białoruś i Rosję, najgorszą sytuacją dla Polski. Dlatego trzeba zapobiegać wszelkim takim zagrożeniom już teraz. Ja się zgodzę z panem posłem z tym zdaniem, że tu Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza demony, nad którymi będzie mu trudno, czy może nie będzie umiał zapanować. Tylko nie myślę, że chodzi tu największym niebezpieczeństwem jest wyjście z Unii Europejskiej, bo to jest proces, myślę, na ten czas niemożliwy z różnych przyczyn, nie chcę w to wchodzić, ale myślę, że napuszczenie Polaków na siebie, że dojdzie do jakichś aktów przemocy ze strony tych dwóch stron barykady, które Prawo i Sprawiedliwość podsyca tutaj temperaturę tych sporów. Mówiłem o tych wypowiedziach czy profesora Krasnodębskiego, czy Krzysztofa Wyszkowskiego, działalność pana Bąkiewicza finansowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. To są rzeczy, które myślę, że mogą doprowadzić do jakiejś eskalacji, nad którą już nikt nie zapanuje. I tu się zgadzam z tą troską. I w tym momencie chciałam zapytać panów o takie podsumowanie też wczorajszych protestów. Jakie mogą być długofalowe skutki tych manifestacji? Pamiętamy jesień zeszłego roku. Też na polskich ulicach było gorąco. Teraz Donald Tusk zapowiada ciąg dalszy. Do czego może to doprowadzić, poseł Dobromir Sośnierz? Do niczego dobrego nas oczywiście nie prowadziło, jeśli w ogóle taka demonstracja się odbywa, to jest to pokazywanie na zewnątrz, że z Polską nie trzeba się liczyć, bo w Polsce każda nawet tylko pogłoska o tym, że moglibyśmy być bardziej asertywni wobec Unii, że moglibyśmy w ogóle pomyśleć o wyjściu z Unii, sama tylko pogłoska wystarczy, by ludzi na ulicę wyprowadzać. No z takim państwem nie trzeba się liczyć, bo to niezależnie, jakie niewygodziwości się temu krajowi wyrządzi, jak bardzo będzie on niesprawiedliwie traktowany w Unii Europejskiej, to ten kraj z Unii nie wyjdzie, w związku z tym można mu zrobić wszystko. Ludzie, którzy się przyczyniają do takich demonstracji, po prostu obniżają pozycję negocjacyjną własnego państwa w sposób, no niestety, bezmyślny, obawiam się, albo do skrajnie naiwny. Ta ogromna podejrzliwość w stosunku do władz PiSu z jednej strony, a tu z drugiej strony taka infantylna łatwowierność w stosunku do władz Unii jest czymś, czego ja nie potrafię zrozumieć, jak panowie w Platformie, jak wy sobie z tym intelektualnie radzicie. Bo z jednej strony mówicie, poniekąd oczywiście słusznie, tak, że tam Trybunał Konstytucyjny jest w dużej mierze dyspozycyjny wobec Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle nie dostrzegacie tego, że Trybunał w Luksemburgu jest również dyspozycyjny wobec swojego ośrodka decyzyjnego w Berlinie. No Matko Boska, no przecież jakim cudem jesteście tak podejrzliwi w tej jednej sprawie, a tak rozbrajająco naiwni w drugiej sprawie. Podgrzewanie atmosfery wokół tego wyjścia z Unii jest wypuszczaniem demonów, ale wypuszczaniem wręcz przeciwnych demonów. Jest wypuszczaniem histerii, wypuszczaniem demona histerii wokół tego tematu i ucina na przyszłość wszelkie nasze asertywne stawianie sprawy wobec Unii Europejskiej, bo oczywiście, że każdy kraj powinien cały czas mieć taką opcję na stole, że jeśli Unia Europejska zrobi coś złego, to on z tej Unii wychodzi. Jeśli takiej opcji na stole nie ma, to taki kraj jest krajem słabym i skazanym na marginalizację. Więc robienie wokół tego histerii, tak samo jak, nie wiem, robienie histerii wokół zwrotów w polityce międzynarodowej, tak jedni i drugi, po prostu w Polsce wszyscy wszystkich oskarżają o to, że chcą się bratać z Putinem. Oczywiście niezależnie od tego, czy akurat rzeczywiście nam tam nie po drodze w tym momencie z Putinem, tak, no, ale samo jakieś robienie histerii wokół tego, że w polityce międzynarodowej zawiera się czasem i egzotyczne sojusze, jest po prostu jakimś nieporozumieniem. No, jeśli sami sobie z góry wykluczamy możliwość zwrotu w tył w polityce międzynarodowej czy w sytuacji naszej w Unii Europejskiej, no to po prostu nasza pozycja negocjacyjna jest żadna. Poseł Tomasz Głogowski, mecenas Michał Wawrykiewicz. Czy chcą panowie jakoś odnieść się do słów posła Dobromira Sośnierza? Ja, jeśli można, powiedział na pytanie pani redaktor, co nam pokazały wczorajsze demonstracje i jaka czeka przyszłość. No, pokazały nam, że jest nas wielu, że oczywiście droga jest daleka, bo nie obalimy
rządu, tego rządu moim zdaniem szkodliwego, chociażby nie tylko ze względu na jego antyeuropejską politykę, a nie obalimy go na ulicach, ale obalimy go w wyborach, które odbędą się chyba raczej jednak w terminie ustawowym za 2,5 roku, ale ta droga jest daleka, ale jesteśmy już na tej drodze, na dobrej drodze, w dużej grupie i z wiarą możemy zakładać, że damy radę się przeciwstawić Prawu i Sprawiedliwości i odsunąć ich od władzy. I to jest pomysł Platformy Obywatelskiej, tak? Żeby PiS odsunąć od władzy. No, normalną sprawą jest, że opozycja chce przejąć rząd i odsunąć rządzących, ale przede wszystkim teraz pytanie, dlaczego chcemy to zrobić? Chcemy chociażby zrobić dlatego, żeby takich antyeuropejskich, eurosceptycznych tendencji nie podsycać i aby być silnym państwem w Unii Europejskiej, a nie na jego 10 podach marginalizować się na własne życzenie, ciesząc się, że jako takie w miarę poprawne stosunki mamy tylko z Węgrami, które i tak przychodzi co do czego, zawsze Kaczyńskiego Orban okiwa, z Europą się dogada, a my jesteśmy jako ten, niestety, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale realizujemy prokremlowską politykę osłabiania Unii Europejskiej i jej instytucji. Krótko o dwóch sprawach chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, wydaje mi się, że takie demonstracje, z którymi mieliśmy do czynienia wczoraj, są bardzo ważne, bo są sygnałem po prostu dla świata, dla Europy przede wszystkim, pokazaniem, że większość polskiego społeczeństwa nie podziela tej polityki antyunijnej, którą prowadzi polski rząd. Więc nie ma w tym nic złego, jest to obywatelski przekaz, obywatelski właśnie manifest w stosunku do Europy, pokazanie swojej europejskości. A druga kwestia odnośnie Trybunału Sprawiedliwości, bo usłyszałem tutaj, że jest podporządkowany swojemu decydentowi w Berlinie. No, ktoś, kto mówi takie słowa, nie ma najwyraźniej większego pojęcia o funkcjonowaniu Trybunału Sprawiedliwości. Ja stawałem kilkukrotnie przed Trybunałem Sprawiedliwości, przed Wielką Izbą, właśnie w tej sprawie, która kilka dni temu została rozstrzygnięta. I chcę powiedzieć, że po pierwsze to jest sąd, który składa się z 27 sędziów z każdego kraju, po jednym z każdego kraju unijnego, w tym jeden sędzia niemiecki, jeden sędzia polski, jeden portugalski, maltański i tak dalej. To jest sąd, jeśli ktoś ma okazję stawać, procedować przed tym sądem, to może dostrzec, że jest to sąd absolutnie na najwyższym prawniczym poziomie. Jeśli ktoś prześledzi orzecznictwo Trybunału, jego argumentację, no to również nie może się nie zgodzić z taką tezą, że jest to sąd. Zwłaszcza w sprawie Turowa pokazali najwyższą klasę bezstronności. Po prostu już niech pan się zlituje, po prostu oczywiście, żałosne. Że tak, dlatego że... W sprawie, w której merytorycznie Czesi nie mają racji, opowiedział się Andrzej Miasto zamknięciem kopalni, co jest w ogóle nie pan do pomyślenia. Pan najwyraźniej o kulturalnej dyskusji nie ma najmniejszego pojęcia, bo widzę, że pan wchodzi w słowo i nie pozwala spokojnie powiedzieć. Jeśli chodzi o Turów, to została naruszona bardzo drastycznie zasada lojalności. Polska działała przez wiele miesięcy nielojalnie w stosunku do rządu czeskiego, nie pokazując jej dokumentów, lekceważąc jej stanowisko. W związku z czym Czechy wystąpiły do Trybunału Sprawiedliwości, a Trybunał Sprawiedliwości ma obowiązek zapewnienia skuteczności funkcjonowania prawa unijnego, ponieważ to prawo zostało naruszone. Naruszona została zasada lojalności wobec państw członkowskich Unii Europejskiej. To takie środki zostały zastosowane. Nie widzę tutaj w tym nic dziwnego. To jest zgodne z orzecznictwem Trybunału i z tym, jak powinno funkcjonować prawo unijne. Być może jest to temat na oddzielną dyskusję. Piąta kolumna zadowolona. Pod prąd. Pastor Paweł Chojecki, ty byłeś przeciwny wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jak ty patrzysz na te długofalowe skutki? Tutaj dzisiaj padało w naszej dyskusji, że jednak większość Polaków jest za Unią Europejską, przynajmniej tak wyglądają nastroje społeczne. Do czego myślę, to doprowadzi? Myślę, że Polacy już od lat 90. byli niedostatecznie informowani. Strona ta prounijna miała przewagę w mass mediach. Pamiętam, że praktycznie my nie mieliśmy żadnego głosu, prócz jakichś tam manifestacji niewielkich na ulicy. No ale to już się stało, to już dawno, dawno temu, to prehistoria. I teraz mamy sytuację obecną. I ja mam większy problem
problem z tym, że wspierałem Prawo i Sprawiedliwość kiedyś. No myślę, że w jakimś tam drobnym sensie przyczyniłem się do zwycięstwa tej formacji w 2015 masz problem? I 2016 roku, bo widzę, że Jarosław Kaczyński zrobił to, czego jeszcze się nie udało wcześniej nikomu, jeśli chodzi o niszczenie, można powiedzieć, takiego potencjału społecznego państwa polskiego. Przypominam, że rządziło SLD, Unia Wolności, PO, PSL, a nastroje patriotyczne rosły w społeczeństwie. Bycie patriotą, duma z powstania, to wszystko narastało. To można była wręcz wśród młodych ludzi moda na to, żeby być patriotą, demonstrować swoją polskość. W momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swoje rządy, to zaczęło się cofać. Czyli najpierw zaczęło być już obciachem, mówię, w środowisku szczególnie młodego pokolenia. Te wszystkie symbole zaczęły powoli znikać. No a teraz Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do, można powiedzieć, zmieszania w błocie, no powiem mitu, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, powstania warszawskiego. Przecież to był, można powiedzieć, taki mit, do którego odwoływaliśmy się w czasach komuny. To był taki poryw praktycznie przeciwko dwóm okupantom rosyjskiemu i tu dziwne, że profesor Krasnodębski, który bierze niemieckie pieniądze, mówi o roli Niemców, a nic nie mówi o roli Rosjan. To był dla nas symbol. A teraz ten symbol został zmieszany w błocie za pisowskie pieniądze, można powiedzieć, metodami Palikota realizowanymi przez Ruch Narodowy. To jest wstyd i hańba dla Jarosława Kaczyńskiego. Co do tego nie mam wątpliwości. I w tym sensie mam problem, że liczyłem, że Jarosław Kaczyński to będzie naprawdę dobra zmiana. Okazało się to najpodlejszą zmianą w ostatniej historii Polski. Ostre słowa pastora Pawła Chojeckiego. Jeszcze ostatnie zdania naszych gości. Prosimy. Jeśli mogę się odnieść, bo tutaj po raz kolejny pan pastor Chojecki próbuje taką przedstawiać narrację, w której to PiS daje pieniądze na Bąkiewicza, żeby on robił zadymę. No, panie pastorze, no, na miłość boską, w Polsce setki różnych organizacji, głównie lewackich, biorą pieniądze i dotacje z budżetu państwa. Jeśli raz na jakiś czas dostała te pieniądze jakaś narodowa organizacja, to no, przedstawienie tego, że bierze pisowskie pieniądze, jest no co najmniej nadużyciem. No, jeśli pan woli, żeby to tylko tęczowe piątki brały te pieniądze, no to ubolewam. Czy już się nikt nie powinien brać pieniędzy z podatnika, tak? No ale jeśli już są rozdawane pieniądze przez Ministerstwo tam Kultury bodajże w taki sposób, no to nic złego, że to od czasu do czasu rozdostaną instytucje z różnego klucza politycznego. W związku z tym no, przedstawienie tego w taki sposób i że to jakoś szkaluje powstanie warszawskie. No i to po chamsku zachowała się najpierw pani sanitariuszka, a kłócenie się z niegrzeczną panią sanitariuszką, nie każdy, kto brał udział w powstaniu warszawskim, jest osobą cechującą się wysoką kulturą osobistą. I wejście w spór, nawet jakieś tam pokrzykiwanie między osobą, która brała udział w powstaniu warszawskim, to nie jest kalanie pamięci powstania warszawskiego. No też na miłość boską proszę o umiarkowanie w tej demagogii, no bo to już naprawdę trudno, już któryś raz trzeba się tego programu pan. Ja nie jestem rzecznikiem Bąkiewicza, on jest zresztą takim mocno krytycznie nastawionym do Konfederacji, więc to nie o to chodzi, ale trochę bądźmy też sprawiedliwi, no to zupełnie pan przeinacza znaczenie tych faktów, o których pan mówi. Jakaś odpowiedź? Ja myślę, że powiedziałem dostatecznie jasno i fakty są jednoznaczne. To, że pan poseł Sośnierz próbuje w jakiś sposób wykręcić się z odpowiedzialności za tę podłość, którą robił pan Bąkiewicz, bo to nie pani sanitariuszka, proszę mi teraz nie przerywać, to nie pani sanitariuszka zaatakowała pierwsza pana Bąkiewicza, jak pan kłamie. To Bąkiewicz. Tak jak Palikot wcześniej pisowskie manifestacje czy antyunijne manifestacje Platforma zagłuszała czy eliminowała, to tak teraz za pisowskie pieniądze Ruch Narodowy zagłuszał słowa sanitariuszki powstania warszawskiego. To są fakty. Nie, to nie jest Ruch Narodowy. Niech pan nie miesza różnych organizacji. Marsz no to jaki to jest ruch międzygalaktyczny? Ruch Bąkiewicza jest w opozycji do Ruchu Narodowego, w środowisku narodowym. Oczywiście, że tak. No, właśnie dlatego, że ostatnio bliżej mu chyba trochę do PiS-u. No, akcja mimo wszystko Duda, prawda, pokazała, że to jest jednak konkurencyjny ruch. To nie jest Ruch Narodowy. Ruch Narodowy. O pewnej formacji historycznej, a nie o paru jakichś pana kolegach z Konfederacji.
No to pan używa mylących sformułowań. Nie, ruch narodowy to jest w polskiej historiografii jasne pojęcie. Jeśli pan tego nie rozumie, nie, no to już ubolewam. Własna, to jest nazwa własna jednej organizacji. Jeśli pan używa tej nazwy w innym znaczeniu, no to warto to zastrzec, żeby nie wywołać niepotrzebnego zamieszania. Poza tym to nie, on nie atakował sanitariuszki, atakował, oczywiście na początku sam powiedziałem, że nie popieram przekrzykiwania się na manifestacjach. Oczywiście to nie jest dobra droga. Natomiast przecież nie, umówienie, że on ani sanitariuszkę w ten sposób atakował, jest nadużyciem. No to on kogo zagłuszał w czasie przemówienia sanitariuszki Bąkiewicz? On atakował tam demonstrację uniofilii piątej kolumny niemieckiej, kogo a nie sanitariuszka. To, że ona tam wystąpiła, no to już jest kogo jej problem. Kogo zagłuszał Bąkiewicz w czasie przemówienia sanitariuszki? Tuska zagłuszał wtedy? No niech pan nie będzie śmieszny. No tak, przyszli tam zagłuszać Tuska. No, a że ale się, zagłuszali a sanitariuszkę, a nie Tuska. No, że ona się wpakowała tam w taką rolę, występując na takiej manifestacji. No to już ma prawo do tego. Poszła tam, gdzie poszła. No, ma prawo do tego i takie gołowąsy powinny to prawo tej kobiety uszanować do jej jasnego zabrania głosu w debacie publicznej i kropka. Ale ja od tego zacząłem. A reszta to jest naprawdę chamstwo. Każdy ma prawo demonstrować i każdego prawo należałoby uszanować, ale to, że ona jest sanitariuszką, nie czyni jej w żaden sposób lepszą w tej sprawie. Jeśli występuje na manifestacji, manifestacje czasem się przekrzykują i to już też nie mówmy, że to jest jakaś tam obraza majestatu Powstania Warszawskiego, bo pan tutaj przesadza w każdą stronę z tym tematem. Panie pośle, no mamy inną wrażliwość patriotyczną, ale no to już tam... I tutaj panowie zatrzymamy naszą dyskusję. Widzimy, że są inne wrażliwości, różne poglądy, ale ja się cieszę, że możemy słuchać przedstawicieli różnych środowisk politycznych w telewizji Idź Pod Prąd. Mam nadzieję na ciąg dalszy. Smutna wiadomość, że niestety badania pokazują, że spada zaufanie Polaków do naszego państwa. Myślę, że na tym powinniśmy się skupić, jak to zaufanie odzyskać w najbliższej przyszłości. I dziękuję za dyskusję. Był z nami poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mecenas Michał Wawrykiewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poseł Tomasz Głogowski. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Zanim przejdziemy do drugiej części programu, jeszcze jeśli chodzi o przyszłość polskiego społeczeństwa, wysłuchajmy wypowiedzi pisarki Katarzyny Grocholi, która wczoraj była na manifestacji w Warszawie. Wracamy za chwilę. PiS musi odejść, ale nie wyborcy PiSu. Przestańmy siebie bać się nawzajem. Bądźmy odważni. Wybierzmy prawdę, wolność, godność. Przecież w głębi serca byliśmy zawsze życzliwi, gościnni, współczujący. Co się stało, że pozwalamy krok po kroku odbierać sobie prawdziwe znaczenie słów takich jak ojczyzna, rodzina, solidarność? Co się stało, że walka o Kościół, mój Kościół, jest nazywana walką z Kościołem? Co się stało, że nasze serca skamieniały, skarlała nasza moralność i codziennie budzimy się w kraju, w którym nagradzane jest chamstwo, przekręty i małość? Dlaczego wszędzie widzimy zagrożenie? Osamotnienie naszej Polski nikomu nie posłuży, niezależnie od tego, na kogo głosujemy i czy w ogóle głosujemy. Jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy jednością, wspólnie jesteśmy silni, nie dajmy się dzielić. Wspólnie jesteśmy silni, Katarzyna Grochola, no raczej kojarzona z lewicą, ale wydaje się, że chciała odwołać się do wyborców PiSu, żeby jakoś też przemówić do tego elektoratu. Przed chwilą też w naszej dyskusji Idź Pod Prąd widzieliśmy, że emocje są nadal, pomimo że wczoraj były manifestacje. Jak w tym wszystkim Polacy, może niezorientowani tak bardzo w polityce, mają się połapać, po której stronie tego sporu stanąć? Pastor Paweł Chojecki. Praktycznie Polacy, tacy, którzy no, nie siedzą głęboko w polityce, to już w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Nie? Bo te zawiłości związane z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Polskiego, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, dla większości Polaków są totalnie
obce, niezrozumiałe. Nie? Także weszliśmy już na poziom takiej postpolityki, czyli to już nie jest tak, jak tu panowie często mówią, posłowie, że tu naród coś zdecydował. Nie, naród już praktycznie jest ogłupiały, już nic nie wie, co się dzieje i reaguje troszeczkę na hasła emocjonalne, na takie wbicie, że tak powiem, szpilki w bolące miejsce i wtedy ma wyskoczyć, nie? I jedna i druga strona stosuje tę metodę. No oczywiście PiS z tym Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz jest Unia Europejska, rok temu była aborcja. Dokładnie, a tu Donald Tusk liczył, że wyprowadzi Polaków jakoś tam bardzo masowo, to się do końca nie udało, bo ta manifestacja nie była zbyt imponująca. Około także widać, 20 tysięcy uczestników. Że tutaj no, te dwie strony uli, którzy chcą skłócić Polaków, czyli Kaczyński i Tusk, robią wiele, ale Polacy tak za bardzo nie chcą w tym brać udział, mając to w dupie, za przeproszeniem. Niestety taki mamy stan państwa polskiego. To jest wina polityków, wina mediów, wina biskupów katolickich, no, którzy sprawują rządy dusz, że naród jest otumaniony, jego kultura polityczna jest praktycznie żadna, jeśli chodzi o informacje, wiedzę, o co tak naprawdę chodzi. I wtedy dochodzą do głosu tylko jakieś uczucia, tylko symbole, tylko jak tu pan poseł z Platformy powiedział, wypuszczanie przeróżnych demonów, nad którymi nie wiadomo, kto w końcu zapanuje. Może się tu zdarzyć tragedia, przed czym ostrzegam. I tu po obu stronach barykady, tu liczyłem na posła doktora Wróblewskiego, nie? Że on no, naprawdę tak stanie z boku i popatrzy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o dyskusję Polaków. Nie? To tak troszeczkę można powiedzieć zawód, no bo tam inne wypowiedzi no, to są dość łatwe do przewidzenia, ale tu liczyłem troszeczkę na więcej, jeśli chodzi o posła doktora Wróblewskiego, że jednak potrafi wzbić się ponad bieżący interes polityczny i potrafi pokazać mniej więcej to, co pokazała pani Grochola z drugiej strony. Nie? Absolutnie mówię, ani ona mi brata, ani swat, czyli tam ani siostra, ani swatowa. Nie? Tak by trzeba już feministycznie powiedzieć. Ale ona oddzieliła władzę PiS od wyborców w swoim przemówieniu. Tam można powiedzieć, że PR-owo czy politycznie to dobry zabieg, ale ja myślę, że my się powinniśmy w telewizji iść pod prąd. Zobaczcie państwo, że idea klubów iść pod prąd, ona wychodziła mniej więcej z takiego podobnego zamysłu, jaki kiedyś dawno, dawno temu w zamierzchłej historii realizował, kiedy nie był takim już na zblatowanym spisem, profesor Zybertowicz. On budował takie archipelagi polskości. Mówił, że są takie wyspy polskości, one się połączą w te archipelagi, no i odzyskamy Polskę. No nie, to można powiedzieć, świnie dorwały się do koryta i tak można powiedzieć, spuentować dobrą zmianę, że tylko znajomi, różni tam fryzjerzy, kochanki i tak dalej zajęły miejsca w spółkach Skarbu Państwa i na tym się skończyła dobra zmiana, ale myśl profesora Zybertowicza była dobra, no i my ją kontynuujemy w ramach telewizji Idź Pod Prąd. Pamiętacie, że kiedy zaczęliśmy tworzyć, a dokładnie wy zaczęliście się zbierać jako widzowie Idź Pod Prąd w kluby, Idź Pod Prąd w różnych miastach Polski, także wśród Polonii, to mówiliśmy, może przyjść każdy, niezależnie czy jest z takiego kościoła, czy z innego, czy jest tam bardziej zwolennikiem PiSu, czy bardziej Ruchu Narodowego, w tym szeroko pojętym, czy Platformy Obywatelskiej, czy kogoś tam jeszcze, byle dobro Polski, pierwsza taka cecha, i byle chciał uczciwie rozmawiać, nie? Czyli żeby jak jest czarne, to żeby mówił, że to jest czarne moralnie, czy jeśli chodzi o interes Polski, a jeśli białe, no to żeby mówił białe, nie? Ja niestety w głosach wielu tych ludzi, których dzisiaj słyszymy, no nie widzę takiego jasnego oceniania faktów. Takiego mówienia, tak, to się coś złego stało. Nie? Bo tutaj, jeśli chodzi o to wydarzenie na Placu Zamkowym, że oto sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, która widziała, jak polska krew przelewa się właśnie za Polskę, za Warszawę, która sama narażała swoje życie. I z tego tytułu należy jej się szacunek, żeby mogła wypowiedzieć. Ona może mieć poglądy, z którymi się nie zgadzam. Ona może mieć poglądy, które uważam za głupie. Nie? To normalne w debacie, przecież ona nie jest jakimś nadczłowiekiem, nie?
ale ze względu na historię, za to, że ona już jest jedną z niewielu żyjących uczestniczek tego, można powiedzieć, mitu założycielskiego naszego patriotyzmu, że przetrwaliśmy komunę dzięki, można powiedzieć, tej pamięci o powstaniu warszawskim. Oczywiście ja się zgadzam z błędami dowódców, ze zbrodniami dowódców, że posłali 200 tysięcy ludzi na zmarnowanie. To wszystko prawda, ale mimo wszystko ta warstwa symboliczna pozostaje i ta pani była jest jedną z ostatnich, które jeszcze mogą... Żywy świadek historii. Lata. 94 lata. I w tym momencie ten plac powinien zamilknąć, Bąkiewicz powinien zamilknąć z tymi swoimi naganiaczami tam, wysłuchać, co ma do powiedzenia, zejdzie ze sceny, zacząć swoje... Tu powinniśmy się wszyscy zgodzić. To powinien powiedzieć przedstawiciel Platformy, przedstawiciel PiSu, przedstawiciel Konfederacji. Wszyscy powinni powiedzieć, tak, osiągnęliśmy dno. To, co się stało, nie mówię o rację, Unia, Konstytucji, to mnie w ogóle w tym momencie nie jest tematem sporu. Osiągnęliśmy dno jako poziom kultury politycznej debaty w Polsce. Komuniści do tego nie doprowadzili. A PRL PiS, czyli Kato Komuna, do tego doprowadzili. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, z jednej strony mamy narodowców, którzy z PiS nic specjalnie wspólnego nie mają, z drugiej strony mamy panią Wandę Traczyk-Stawską, godną szacunku weterankę Powstania Warszawskiego, która również obraziłaby się, gdyby twierdzić, że ma coś wspólnego z PiS, biorąc pod uwagę jej liczne publiczne wystąpienia w kwestiach politycznych. Nie jest więc to sprawa PiS, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. No szłamie, jak to zwykle rzecznik PiSu, to mnie nie dziwi. No mówienie, że ruch Bąkiewicza, bo już nie wiem, jak to nazwać, bo poseł Konfederacji mówi, że to nie jest ruch narodowy. To co, to międzynarodowy, czy jaki? Nie? Marsz niepodległości. Także to, że Bąkiewicz nie ma nic wspólnego z PiS-u, to jest żart. Nie? To już tak kłamać, towarzyszu Fogiel, to byście se dali radę tam gdzieś, nie wiem, może w jakimś mniejszym gronie, gdzieś w jakichś spotkaniach towarzyskich, to tak se kłamcie, ale nie tak, no tak mordę swoją, że tak powiem, z takim kłamstwem jedzie na całą Polskę, no to widać, że ci ludzie są pozbawieni już takich jakichś oporów, można powiedzieć, społecznych, nie? Że do takiego kłamstwa swoją gębę dają. To jest przecież oczywiste, już było to przy tych strajkach kobiet, to już wtedy tam Bąkiewicz robił te ruchy obrony kościołów i różne takie rzeczy. Suto okraszany pieniędzmi z budżetu państwowego, rozdawanego przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest nieprawda, że wszystkie organizacje dostają, to jest nieprawda, że wszystkie kościoły dostają, bo nie dostają i proszę sobie pośle Sośnierz, bo tu mówił, że my dostajemy, to proszę nam pokazać, gdzie to dostajemy te pieniądze państwowe, właśnie nie dostajemy i nie bierzemy i wam też to radzimy, żeby zlikwidować takie budowanie takich bojówek, można powiedzieć, politycznych. Przypominam, że szeroko pojęty ruch narodowy jako pewna formacja polityczna brały udział w nagonce też na naszą telewizję i na mnie osobiście. Przecież ten proces, tu przypomnę naszym widzom, mam proces o mówienie złych słów według tu prokuratury na temat państwa, narodu polskiego, na temat kościoła katolickiego, na temat prezydenta Dudy i na temat Korei Północnej, nie? No to takie dobry zresztą układ, Kato Komuna ten układ się nazywa, tych wszystkich zarzutów razem wziętych i tu sędzia Lubelski stwierdził, że mi nie wolno tych rzeczy mówić przeciwko tym różnym rzeczom. Tam stwierdził, że o tej Korei Północnej to jednak mogę, ale to też nie za dobrze, nie? W każdym bądź razie to nie było działanie żadne spontaniczne, tylko właśnie media narodowe, czyli no tu poseł będzie tu dzielił Sośnierz na czworo, że tu media narodowe to nie są częścią ruchu narodowego, a Marsz Niepodległości to jeszcze co innego. Dla mnie to jest jedna, można powiedzieć, jedno środowisko polityczne i nazywam je ruchem narodowym w znaczeniu historycznym, bo takie mają mniej więcej poglądy i odwołują się do
tych organizacji, które wcześniej reprezentowały Ruch Narodowy, to właśnie przedstawiciel Ruchu Narodowego, znaczy nie ruchu, tylko tych mediów narodowych, organizował nagonkę na mnie, zbierał tych rzekomo pokrzywdzonych, organizował ich. Ten element został na tym procesie postawiony. Mecenas Turczyn odpowiednie pismo procesowe złożył, żeby przesłuchać tutaj przedstawiciela mediów narodowych, który wedle zeznań tych pokrzywdzonych rzekomo organizował ich w ten proces, żeby oni złożyli to zawiadomienie i tak dalej. Sąd w ogóle nie zobaczył, ślepy na obie oczy, w ogóle nie zobaczył tego wątku, że tu media narodowe robią nagonkę na konkurencyjne środowisko polityczne. Myśmy pokazywali. Zobaczcie, PiS pewnych rzeczy nie może zrobić sam, nie może zrobić za pomocą policji, nie może zrobić za pomocą tajnych służb, no to robi za pomocą takich właśnie środowisk. Za pomocą jakichś przepływów finansowych, tego do końca nie wiemy, ale w przypadku pana Bąkiewicza to jest potwierdzone i o tym mówią media już wszystkie praktycznie. I później ci ludzie realizują zadania korzystne dla ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Przecież to sam niedawno zmarły pan Targalski mówił, że PiS zapłaciło pieniądze, dało pieniądze, żeby przewerbować Mariana Kowalskiego i żeby on z krytyka Prawa i Sprawiedliwości stał się wielkim zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. To doktor Targalski powiedział, że to są pieniądze zmarnowane czy wyrzucone w błoto. Także widać, że Prawo i Sprawiedliwość dokonuje bezprawnych, z punktu widzenia moralnego, można powiedzieć, godnych potępienia i z punktu widzenia też prawa polskiego, też to są rzeczy kryminalne, bo to jest marnowanie pieniędzy podatnika na budowanie jakichś agent, które mają szczuć na siebie nawzajem. I tak jak media narodowe miały zorganizować nagonkę i proces, doprowadzić do procesu na naszą telewizję, żeby ją zamknąć, no to myśmy o tym mówili, a media nic, a dziennikarze nic. No to teraz, że tak powiem, Jarosław Kaczyński idzie dalej i wysyła Bąkiewicza ze swoimi kompanami przeciwko Tuskowi, przeciwko sanitariuszce Powstania Warszawskiego. Myśmy o tym uprzedzali. A zobaczcie, nikt wtedy nie ujął się za nami, nikt nie pokazał, że to jest patologia, co robi Kaczyński przeciwko telewizji Idź Pod Prąd. Głos od Marty. Popieram w tym narodowców i cieszę się, że zorganizowali kontrmanifestację. Polska ma być suwerenna, dość dyktatu UE. Mam nadzieję, że Polacy już nie nabiorą się na kłamce Tuska. To jest głos żartobliwy, bo przecież ta manifestacja ani kontrmanifestacja nic nie zmieniły. Tu przecież nawet, to rozumiem, że naszej tu słuchaczce bliżej do gdzieś do środowiska narodowego czy Konfederacji, to sam poseł Konfederacji tu jasno powiedział, że ani ta manifestacja, ani kontrmanifestacja, ona niczego nie zmieni w podległości Polski w stosunku do Unii Europejskiej. To trzeba sobie z tego zdać sprawę, że to są manifestacje i kontrmanifestacje robione na pożytek, można powiedzieć, tego widza wewnętrznego, nie, na elektorat tu wewnętrzny, i to jest budowanie koncepcji dwóch uli, które się nawzajem naparzają, a potem razem wypiją na wesołym oberku czy wesołym mazurku, wypiją lampkę wina czy czegoś cięższego. No. Jest z nami rysownik Andrzej Patalon. Andrzej, jakbyś graficznie odniósł się do wczorajszych manifestacji w Warszawie? Witam. No, tu widzimy Donalda, Jarosława i Unię Europejską. Donald nie wyjdzie z Unii, chociażby wszystkich Polaków przerobili na organy do przeszczepów. Jarosław nie wyjdzie, bo nie jest tanie i nie jest to w jego interesie. A pieniądze kontroluje Unia Europejska i to ona tworzy zasady i reguły, także dzieli rządź i to te wszystkie protesty za dymy to pogłębiają tylko podziały w Polsce i tak nic nie zmienią. Dziękujemy za ten rysunek, który znajdziecie już wkrótce na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Idź Pod Prąd, czyli Polska nie wyjdzie z Unii Europejskiej. Taki jest najbardziej realny scenariusz, ale jest to kolejny powód, żeby Polacy się wzajemnie obrażali. I w tym kontekście
Mamy komentarz Mariusza Boruckiego. Po co w ogóle były robione kontrmanifestacje czy nawoływania w internecie, by siłowo się tam rozprawiać, zamiast w innym dniu zrobić swoją manifestację? Przecież to tak śmierdzi prowokacjami, że każdy Polak powinien o tym wiedzieć, jak dokładnie się nawzajem tak ich napuszcza. Dokładnie tak. To chodzi o prowokacje. To samo robił Palikot na zlecenie wtedy Tuska i Komorowskiego, kiedy myśmy po 2010 roku robili różne manifestacje, czy były kampanie wyborcze, no to tacy zadymiarze od Palikota wychodzili dzisiaj, to są zadymiarze od Bąkiewicza, sponsorowani przez Jarosława Kaczyńskiego. Wstyd i hańba, panie Jarosławie. Dariusz Rysak, Tusk i Kaczyński dzielą Polskę i Polaków. Nie rozumiem, jak ludzie mogą popierać tych polityków. No właśnie, gdyby ludzie myśleli, to by dawno zrzucili to jarzmo, ale polityka dziel i rządź już w Imperium Rzymskim była skuteczna. Pokazuje, że ludzie zaślepieni emocjami, jeśli ich się napuści na siebie nawzajem, widzą bardziej sens w zwalczaniu swoich, można powiedzieć, pobratymców, czy kogoś, kto ma ten sam interes geopolityczny, niż zająć się tym, który ten interes geopolityczny, w tym interesie geopolitycznym zagraża tym narodom. I Cesarstwo Rzymskie skłócało właśnie i podbijało później. Oczywiście tak samo robiło na przykład Imperium Tureckie, Otomańskie, kiedy podbijało Bałkany. Dokładnie to samo. Napuszczali te księstewka na siebie. One się tam wykrwawiały, a później przychodzili oswobodziciele. I Tusk i Kaczyński, no niestety na zagładę narodu polskiego bawią się dokładnie tą samą bronią, napuszczając Polaków na siebie z różnych stron politycznych barykad. Zamiast merytorycznej rozmowy, zamiast argumentów jest przekrzykiwanie, jest deptanie symboli, jest budowanie nienawiści, przesada, no bo to, co powiedział Krasnodębski, to, co powiedział pan Wyszkowski, ja wiem, że przeprosił już, nie? Ale sam fakt, że no, sanitariuszkę powstania porównał do największej bestialstwa, które mordowało powstańców i kobiety również, no to jak mu to w ogóle do głowy i przez klawiaturę, bo przecież to najpierw w głowie musiało Wyszkowskiemu się to pojawić, a potem klawiatura, no to też jest jeszcze kawał czasu, potem jeszcze trzeba nacisnąć Enter i on to napisał na Twitterze. Emocje nawet wyprzedzają nawet racjonalne myślenie. IPN się odciął przecież, no, który jest z nim związany, on jest tam we władzach IPN-u jakoś, tam w jakimś komitecie, tam nie znam dokładnie tych stanowisk. Nawet IPN się odciął od tego, co napisał Wyszkowski. To pokazuje, zobaczcie, a to są ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi. To są ludzie, którzy zaangażowani są od lat w politykę, nie? I jeśli takie zamieszanie, można powiedzieć, intelektualno-emocjonalne u profesora Krasnodębskiego, u Krzysztofa Wyszkowskiego, no to co się ma dziać teraz na imieninach u cioci? To jest moja troska prawdziwa, o zwykłych Polaków. To jest smutne, że Polaków tak łatwo napuszczać na siebie. Pamiętamy debatę w telewizji Idź Pod Prąd na tegorocznym zjeździe, jak trudno było posłom, pamiętam Dobromira Sośnierza, znaleźć taki czynnik, który mógłby dzisiaj jednoczyć Polaków. To jest znacznie trudniejsze, tak, zobaczcie, zadanie. Kiedy zapytamy ich, no to jaki macie pomysł na Polskę, to nie mają żadnego. A kiedy pytamy, no to dlaczego bierzecie pieniądze? On mówi, no to przecież ktoś musi wziąć. No to my się najlepiej do tego nadajemy. To właśnie poseł Sośnierz tu u nas mówił. Dają dotacje, to brać. No i to samo powtórzył przy okazji Bąkiewicza. Komentarz od pani Elżbiety. Rozmowa i możliwość przedstawienia swoich racji daje szansę na coś dobrego. Brawo Sośnierz, brawo pastor, jeszcze Polska nie zginęła. No tak, no tu się staramy nawet ludzi, z którymi się bardzo, bardzo różnimy czy nie zgadzamy, no jednak zapraszać i próbować pokazywać inną perspektywę, dawać im się też wypowiedzieć, choć no naprawdę jest trudno, kiedy, jak powiedziałem, nazywa się czarne białym, nie? Obrona tu Bąkiewicza, no po prostu nie ma żadnego sensu. Tu trzeba jasno powiedzieć, to było i tu trzy kropki, pi i tak dalej, no. I tyle. I to by była uczciwa debata, a tak, no to jest takie ględzenie, takie każdy broni swojego, nikt nie przyzna moralnych prawd oczywistych, nie? I to spowoduje, że ludzie zamiast reagować na argumenty, na wartości moralne, będą tylko reagowali na kolory. Tak jak już upadała Grecja starożytna i demokracja grecka, to już nie było wartości, to były kolory partii. I to, co robi Sośnierz, to, co robi reszta, to właśnie już są takie
zanegowanie wartości moralnych i tylko reagowanie na kolory. Tu jest kolor tam niebieski, tu chiński, tu taki, tu żółty, tu jakiś tam jeszcze inny. I na to mają się orientować wyborcy. Przypomina mi to eksperyment takiego rosyjskiego psychologa Pawłowa, który na światełko, że tak powiem, impulsy i tam psy się miały zachowywać tak albo tak. Niczym dla mnie to się nie różni. Dziękujemy bardzo za wasze głosy. Teraz poprosimy o reklamę nowej książki wydawnictwa Pod Prąd. Wygrałem z księdzem pedofilem i już za chwilę połączymy się z Bartkiem Pankowiakiem. Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom. Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem H***? Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu. A tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? On tak, o co chodzi? On wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj. I jak mama zareagowała? No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim. Okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący hej na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać. Z nami Bartłomiej Pankowiak, bohater filmu Sekielskich Zabawa Wchowanego. Witamy Cię w telewizji Idź Pod Prąd. Witam Was, cześć. Witaj. Tak jak mówiliśmy już od kilku dni, wkrótce premiera nowej książki, wywiad z Tobą, który przeprowadziłam ja, wywiad Rzeka. Wygrałam z księdzem pedofilem. Książkę możecie zamówić już teraz na stronie Idź Pod Prąd. sklep.pl. Bartku, pytanie do Ciebie, czy możesz wyjawić naszym widzom, dlaczego zdecydowałeś się na ten krok, żeby wydać tę książkę? Powodów było kilka. Przede wszystkim taki główny powód to taka wewnętrzna potrzeba pomocy innym pokrzywdzonym, których dotknęła podobna krzywda, jak i mnie. Pokazując, że takie, no w sumie można powiedzieć, beznadziejne doświadczenia można w pewien sposób ogarnąć, że można wstać na nogi i dalej żyć. Kolejny z powodów jest też to, że chciałem pokazać, że pewnymi czynami można zrobić w życiu porządek. I też chciałem pokazać innym, że z każdą traumą, którą gdzieś tam się odziedziczyło, którą się gdzieś tam nabyło, można się zmierzyć i ją w jakiś sposób przepracować. No i ostatni, wydaje mi się, powodem jest to, że chciałem pokazać moją historię w jakimś takim szerszym kontekście niż tylko to, co było napisane, przedstawione w filmie Sekielskim, bo czuję pewnego takiego rodzaju jakby niedosyt, jakieś takie wrażenie braku wysłuchania i zrozumienia tego, co mam jeszcze światu do powiedzenia. To są takie główne powody. I do kogo przede wszystkim chcesz dotrzeć z tą książką?
no przede wszystkim do innych pokrzywdzonych, dając im nadzieję w sumie, że można żyć dalej, że można się z przeszłością rozprawić, do ich najbliższych, aby też zrozumieli poziom krzywd, jaki te bliskie im osoby, te pokrzywdzone doznały. Do osób, myślę, wrażliwych, empatycznych, żeby mogły zrozumieć, co taka osoba czuje, będąc osobą pokrzywdzoną, no nie tylko stricte już tutaj przez księdza pedofila, ale też w kontekście po prostu molestowania seksualnego, czy po prostu innych krzywd, jakich dana osoba na przykład w dzieciństwie doznała i tego, jak pracuje psychika takiej osoby. No i też w końcu do osób, myślę, postronnych, nie będących w temacie, które tam chętnie oceniają właśnie nas, pokrzywdzonych, w bardzo łatwy sposób, żeby im przemówić do rozsądku, że najlepszym się nie jest właśnie ocenianie takich osób, ale po prostu rozmowa, zainteresowanie, chęć przebywania razem, chęć pomocy. No to są takie najważniejsze kwestie, myślę, że do tych osób, które wymieniłem, no to ta książka jest głównie skierowana, ale każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie. Już kilka osób pokrzywdzonych przez księży pedofilów przeczytało książkę. Prosimy fragment wypowiedzi Roberta Fidury i wracamy za chwilę. Jest to unikalna możliwość zajrzenia w nas, w nasz świat, świat osób pokrzywdzonych. Nie ma wiele tego rodzaju, trudno mi nazwać, wspomnień, refleksji, po prostu książek, które pozwalałyby na to. Bartek Pankowiak pokazuje całą swoją drogę, pokazuje też swoje emocje, które mu towarzyszyły na różnych etapach. Najpierw samego molestowania, potem wychodzenia z traumy. Więc polecam każdemu możliwość przeczytania i zajrzenia właśnie w ten taki na co dzień zamknięty dla osób postronnych świat. A co najbardziej pana poruszyło w tej książce? Trudno mi powiedzieć, wskazać jeden moment, bo czytając ją, przeglądając najpierw, potem bardzo dokładnie czytając, no ja widziałem trochę siebie. Nie potrafię pani wskazać takiego punktu. Nie jestem obiektywny najzwyczajniej w świecie, bo Bartek to trochę ja to trochę Bartek. Ten nasz świat, który zgotowali nam nasi sprawcy, jest zupełnie inny od tego świata, w którym wy żyjecie. Wy nie potraficie wejść w nas. My nie potrafimy czasami zrozumieć was. Przepraszam za ten podział was, nas, no ale tak to wygląda. Te dwa światy są inne mimo wszystko, chociażby przede wszystkim dlatego, że wyście nie doświadczyli molestowania i nie borykaliście się, albo nie borykacie, bo z tym, co to w nas pozostawiło. Chyba najbardziej jakoś tak może utkwiło mi, o tak bym to nazwał, w głowie to, że Bartek w pewnym momencie mówi, ja już nie jestem ofiarą. Znaczy, ja już z tego wychodzę, ja to pamiętam, ja to widzę, ale to jest częścią mnie, ale to przestało mną rządzić. I w tym momencie zgodzę się z panem Robertem. Rzeczywiście, Bartek, to, co mnie najbardziej poruszyło w trakcie pisania książki, w trakcie naszych rozmów, to była twoja postawa, że ty chcesz się rozprawić z traumą, nie chcesz być już dalej ofiarą księdza pedofila, że chcesz po prostu żyć zwycięskim życiem. I te twoje słowa, które słyszeliśmy w reklamie, bardzo wzruszające, że życie nareszcie zaczęło mnie jarać. I to myślę, że jest niesamowite, że ofiara księdza po pierwsze zdecydowała się na udział w filmie, również na proces, tak jak mówiliśmy w piątek, rozprawa apelacyjna w sprawie z księdzem H, a teraz zdecydowałeś się jeszcze na książkę i to jest pierwszy wywiad Rzeka z molestowanym przez księdza.
Pastor Paweł Chojecki, jakie były twoje wrażenia? Ty już książkę przeczytałeś. Tak jak powiedziałaś tu, na postawa Bartka, że można wygrać, że nie nosi się tego piętna ofiary człowieka przegranego przez całe życie. Wspomnienia się nosi, ale życie można zmienić. I chwała Bogu, że ten przekaz dochodzi teraz już w postaci książki. Cieszę się, że no, tu masz taką siłę, że Bóg daje ci taką siłę. Tu do Bartka mówię, żeby no, tak szczerze do bólu mówić o tym wszystkim. Jeśli chodzi o wartość taką poznawczą tej książki, to myślę, że tu najważniejszy jest tak zwany kontekst społeczny dla tych zbrodniarzy w sutannach, że to się nie dzieje przypadkowo. Tu w tej reklamie widzieliśmy tę opinię Bartka o tym księdzu, że on się zachowywał jak profesor pedofilii. No to ja się tu zapytam, gdzie go nauczyli tego? Tu oczywiście są zdania podzielone. Jedni mówią, że pedofile już idą do seminariów i używają, można powiedzieć, koloratki, żeby potem dokonywać tych zbrodni. Inni z kolei pokazują, że to system katolicki, seminaryjny po prostu skrzywia seksualnie tych ludzi, uczy ich takiego uwodzenia, podchodzenia, zdobywania zaufania. Nie będę rozstrzygał, przeczytajcie w książce. I bardzo, myślę, ważny to jest ten kontekst rodzinno-społeczny. Przecież te zbrodnie no, w pokoju dziecinnym domu rodzinnego się odbywały, czyli to zaufanie do księdza przesadzone, absolutnie przesadzone, nie? Jest czymś, co daje tym ludziom, można powiedzieć, pole do łowisko, zamknięte, nie? Gdzie oni już mają, dopadli tę ofiarę w najbezpieczniejszym miejscu, czyli w domu rodzinnym lub na parafii, gdzie ministranci przychodzą za drzwiami, nawet nie za ścianą, to Bartek opisuje, za drzwiami mieszka drugi ksiądz. Niemożliwe, że nie słyszy, co tu się dzieje. I pozwala na to. Na naszej stronie dziś opublikowaliśmy wstęp i pierwszy rozdział książki. Teraz na czacie znajdziecie link ispodprat.pl, także możecie stwierdzić, czy nasza książka was zainteresuje. Tak jak przed chwilą powiedział pastor Paweł Chojecki, rzeczywiście, Bartku, ciebie cechuje szczerość i to szczerość do bólu, ale czy nie boisz się jakichś konsekwencji tej książki? Mówisz na przykład ostre słowa o Kościele katolickim. Oczywiście, że się obawiam. Najbardziej boję się tego, że ucierpią moje relacje z ludźmi, na których mi zależy. Mam na myśli głównie rodzinę. Ale też pamiętam, że przed premierą filmu Zabawa Chowanego też miałem wiele takich podobnych lęków i wątpliwości, ale jakoś one się rozwiały, więc chyba da się z tym żyć. Aczkolwiek jeżeli chodzi o konsekwencje ze strony, nie wiem, struktury, hierarchii Kościoła katolickiego, tutaj w ogóle niczego się nie obawiam, bo nie wiem, za przebiciem opony to chyba, czy nie wiem, z kradzeniem samochodu, to chyba tutaj nic mi raczej nie grozi. Mam nadzieję, że tak będzie i że nic złego się nie stanie. Ale też trzeba pamiętać, że kiedy się otwierasz, kiedy jesteś tak naprawdę szczery, kiedy swoje serducho pokazujesz całej okazałości innym ludziom, no to musisz wiedzieć, że to prędzej czy później skończy się dla ciebie źle. No i tylko tutaj pojawia się kwestia tego, czy jesteś w stanie się z tym pogodzić i takie ewentualne konsekwencje wziąć na swoje barki. No, ja to podniosłem i po prostu zobaczymy, co przyniesie czas. No, podjąłem autonomiczną decyzję i konsekwencje będę ponosił tak naprawdę, można powiedzieć, że prawie, że tylko ja. Bartku, wiele głosów wsparcia i zachęty od naszych widzów, między innymi szacun dla Bartka, przeskoczył siebie i silna osobowość Bartka da siłę osobom pokrzywdzonym. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Tak jak mówiliśmy już w piątek, premiera książki, więcej powiemy o tym w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj postawimy kropkę, tak już półtorej godziny nasz program trwa. Gorąca dyskusja stara w pierwszej tradycja. Części programu. Był z nami Bartek Pankowiak. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia. I pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za udział. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I teraz jeszcze pomyśl dziś i kartka z kalendarza. Do zobaczenia. Ostatnio, kiedy mówiłem o niepokoju, mówiłem o niewystarczalności metod świeckiej
psychologii. Nie, że one są złe, one w pewnym zakresie działają, ale nie są wystarczalne, żeby człowieka całkowicie uwolnić od niepokoju. Dzisiaj chciałem, żebyśmy rozprawili się z pytaniem, czy nasz rozum, czy właściwe karmienie się właściwymi myślami, prawdami, faktami, czy samo to wystarczy, żeby siłami swojego rozumu, swoich myśli pozbyć się niepokoju. Oczywiście części, można powiedzieć, takich irracjonalnych, to się nawet tak nazywa, niepokojów, możemy się w ten sposób pozbyć. Ale czy tego głębokiego niepokoju, który w nas jest, że nie damy rady, że nie sprostamy, że kiedyś przyjdą okoliczności, które nas przerosną, albo kiedy oglądamy się jak gdyby za siebie, mówię duchowo, i stwierdzamy, że jesteśmy sami przeciwko całemu światu, czy tutaj rozumem potrafimy, nawet jako chrześcijanie, przekonać się, że wszystko jest w porządku? Otóż chciałem jeszcze raz wrócić do apostoła Pawła, do listu do Filipian, 4 rozdział, wersety 6 i 7. Tam jest najpierw pewien nakaz już do chrześcijan, przy których jest Jezus Chrystus, czyli problem samotności mamy załatwionych w tym sensie pozycjonalnym, ale teraz czy z tego korzystamy? I apostoł Paweł nakazuje: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, pokój Boży przewyższa wszelki rozum. Czyli żeby pozbyć się niepokoju, który z powodu grzechu i oddzielenia od Boga jest w nas, nie wystarczy tylko rozum. On jest potrzebny jak najbardziej. Mówienie prawdy sobie samemu jest konieczne. Ale zobacz, że potrzebujesz jeszcze czynnika nadprzyrodzonego. To, żeby nie było w nas niepokoju, musi w nas być od Boga dawany pokój Boży. Października 1951 roku rozpoczęła swoją pracę specjalna Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych do zbadania zbrodni w Lesie Katyńskim. Przewodniczącym tej komisji został kongresmen ze stanu Indiana Roy Madden, członek Partii Demokratycznej. W tym czasie toczyła się wojna koreańska i wydawało się realne, że przerodzi się ona w światowy konflikt pomiędzy blokiem komunistycznym a państwami demokratycznymi. Rząd Stanów Zjednoczonych był zainteresowany w zdobyciu i upowszechnieniu informacji, które mogłyby ukazać prawdę o komunizmie amerykańskiej opinii publicznej. Komisja przesłuchała w sumie 81 świadków, przeanalizowała dokumenty dotyczące tej zbrodni, które powstały podczas procesu norymberskiego lub zostały uzyskane przez wywiad amerykański, a także raport sowieckiej komisji Burdenki, która obciążyła odpowiedzialnością za tą zbrodnię Niemców. Generał Clayton Bissell, zastępca szefa wywiadu amerykańskiego, zeznał przed tą komisją, że utajnił raport pułkownika Van Fleeta, wziętego do niewoli oficera Armii Stanów Zjednoczonych, który był naocznym świadkiem ekshumacji polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, ponieważ widział w nim źródło potencjalnie kłopotliwej sytuacji. Komisja zakończyła swoją pracę w grudniu 1952 roku i sporządziła raport, w którym stwierdziła, iż w przekonaniu wszystkich członków komisji za zbrodnię odpowiada rząd sowiecki. Uznała, że prezydent Roosevelt i jego administracja ignorowali wiadomości o zbrodni, ale było to zaniedbanie, a nie działalność celowa. Komisja zaleciła utworzenie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni pod egidą ONZ. Raport ten został przekazany sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Eisenhower w tym czasie był jednak zainteresowany wygaszeniem konfliktu koreańskiego. Raport Komisji Medena nigdy nie był dyskutowany na forum ONZ i do utworzenia Komisji Międzynarodowej w sprawie zbrodni katyńskiej nie doszło.